Witam wszystkich serdecznie. Za chwileczkę zagram z bardzo zacnym jubilatem jego 20-tysięczną bitwę w Plutonie. A kim on jest, to już widzicie w tytule filmu, czyli Falatti i 20-tysięczna bitwa. Cześć Falatti. Cześć, cześć Faja, witajcie wszyscy. No, tak jak widać, 20 tysięcy. No to nie jest tak dużo w zasadzie. No nie, nie. Znaczy wiesz, zależy jak patrzeć. Wydaje się, że to jest ogromna ilość, no bo w sumie jest jednak 20 tysięcy bitew, to dosyć dużo. A z drugiej strony, w porównaniu z niektórymi rekordzistami, to tak naprawdę no szału nie ma. Są ludzie, którzy mają kilka razy tyle. I to spokojnie, dobre kilka razy tyle. Oczywiście, kim jest Falatti, już nie muszę wam tłumaczyć, chociaż dawno nie graliśmy razem, ale to już jest wina moja, ponieważ ostatnio byłem mniej aktywny. No i tylko tak poinformuję, już w zasadzie mówiłem w jednym odcinku, że w przyszłym roku na jednym z pierwszych streamów właśnie moim gościem będzie Falatti. Będziesz, tak? Tak, tak. Zależy trochę, powiedzmy, też od terminu streama, ale generalnie tak, z wielką chęcią. Tak jest. No i tam porozmawiamy więcej na temat gry World of Tanks i bardzo, można powiedzieć, ciekawych informacji dowiemy się o przyszłym roku i rzeczach właśnie, które się zmienią w grze. Ale to nie w tym odcinku. Zobaczmy. Chociaż ty już grałeś ze mną jubileusz, 15-tysięczną bitwę, no i tam już poinformowałem o tym, że najwięcej bitew rozegrałeś czołgami niemieckimi i głównie medami, bo prawie 11 tysięcy bitew. Jak to w tej chwili wygląda? Czy masz jakiś inny czołg twój ulubiony niż... Wiesz co, myślę, że ogólne statystyki nie zmieniły się wiele. Gram nie tylko niemieckimi czołgami, bo na pewno przybyło bitew polskimi czołgami, przybyło troszeczkę też czołgów włoskich na przykład, ale w dalszym ciągu są to czołgi średnie, jest troszeczkę więcej czołgów ciężkich, bo na przykład 60 TP albo moja najnowsza dziesiątka, czyli S100, ale na S100 to ja mam dopiero kilka bitew, więc generalnie tego jeszcze nie wliczę. Natomiast generalnie jest taki przekrój, medy w dalszym ciągu są na pierwszym miejscu. Potem musiałbym zobaczyć, ale wydaje mi się, że wszystkie pozostałe klasy poza artylerią idą w miarę porówno. Wyjątkiem jest artyleria, ponieważ nigdy w sumie nie byłem fanem gry artylerią z racji tego, że jest po prostu jak dla mnie trochę zbyt statyczna. Tak jest. Dobra, to ja myślę, że już nie ma co gadać, trzeba grać. Wybór padł na Progetto 65. Przed nagraniem powiedziałeś, że jest to taki w tej chwili... najbardziej uniwersalny med? Czy jak to tak nazwałeś? Tak, dokładnie tak. Najbardziej wszechstronny, najbardziej uniwersalny. Chodzi o to, że tak, to nie jest jakaś super wunderwaffe, która jest absolutnie najlepsza, wyjątkowa w jednej rzeczy. Ale tak, on z jednej strony jest niby papierowy, ale z drugiej strony przez te kąty pancerza jednak troszeczkę pocisków potrafi odbić. Więc to nie jest taki do końca papier. Można czasem pozwolić sobie na agresywniejsze zagranie. Po drugie, jest całkiem mobilny. Znowu, to nie jest poziom Batchata czy niektórych bardziej mobilnych czołgów, ale generalnie toczy się całkiem żwawo. Jeśli chodzi o kamuflaż, jeśli chodzi o zasięg widzenia, też jest dobrze, no ale znowu, to jest med 10 poziomu, więc jakby nie kombinować, wiadomo, że te wartości muszą być na zacnym poziomie. Natomiast to, co go wyróżnia i najbardziej wpływa na jego uniwersalność, to mechanizm doładowujący. Chodzi o to, że Progetto ma 4 pociski w magazynku maksymalnie, ale inaczej niż na przykład francuskie automaty, może doładowywać pociski. Czyli powiedzmy, mam 4 pociski w magazynku, wyjeżdżam, oddaję jeden strzał i już mechanizm zaczyna doładowywać ten jeden pocisk. To nie jest tak jak na przykład na Batchacie, że jeśli wyjeżdżam, to muszę to raczej ze świadomością, że powinienem raczej wywalić ten magazynek, żeby w pełni wykorzystać możliwość Batchata. Bo to, że wywalę tylko 2 czy 3 pociski, wcale nie znaczy, że cały magazynek będzie można szybciej przeładować. A we włoskim jest właśnie tak, że doładowywanie pocisków następuje w trakcie. A poza tym jest jeszcze jedna rzecz, o której warto pamiętać. Im więcej pocisków w magazynku, tym szybciej trwa ich doładowywanie, więc też trzeba umieć planować, czy okej, wyjeżdżam i tylko oddaję jeden strzał, czy może dwa, czy na przykład próbuję kogoś dobić. I trzeba też pamiętać, że wywalanie całego magazynka powoduje, że bardzo spada nam DPM,
Więc też najlepiej zrobić to w momencie, kiedy wiadomo, że i tak za chwilę musimy zmienić flankę, albo musimy się wycofać, albo musimy ruszyć dalej i przez dłuższy czas będziemy mogli sobie spokojnie doładowywać bez problemu. W każdym bądź razie ja niestety nie mam Progetto 65, mam Progetto Standard B, więc nie wybiorę tego czołgu do Plutonu, ale wezmę taki czołg, który można delikatnie porównywać, ponieważ tutaj można. Magazynek, też cztery pociski, tylko że oczywiście no nie da się doładowywać pocisku, czyli Skoda, jak ona? TVP50. Tak. 50. TVP swoją drogą też jest bardzo fajny, ponieważ to jest magazynkowiec, też go mam i bardzo mi się podoba jedno, że on szybko wywala pociski i dość szybko przeładowuje cały magazynek. To jest tak, że że uszkodzenia z jednego magazynka nie są specjalnie imponujące, ale to nie jest problem, bo po prostu wyjeżdżasz na kogoś, pam, pam, pam i zaraz się wycofujesz i po chwili jesteś przeładowany, jesteś gotów znowu wyjechać. Dobra, jedziemy? Jedziemy. No, właśnie to jest różnica Skody TVP-ka do na przykład Batchata, że tutaj mamy 20 z groszem przeładunek czterech pocisków. Batchat oczywiście, wiadomo, ma te pociski mocniejsze i tak. Więc... No i ma pocisk więcej. No. Ale z drugiej strony, wiesz, Batchat... Znaczy tak, nie mam wielu bitew Batchatem na koncie. Spodobał mi się, jakim grałem, tylko właśnie Batchat ma ten problem, że on... długo przeładowuje, no i ma stosunkowo niewielki, ma stosunkowo niewielką ilość amunicji, więc też trzeba uważać, bo jeśli na przykład za bardzo przysnajpisz w początkowej fazie bitwy, to potem może się okazać, że wiesz, bitwa wchodzi w fazę rozstrzygającą, a tobie zostało 8 pocisków, na przykład. I no, wówczas może być trochę ciężko. Oni mają dwa medy dosyć twardawe. Mocne. Tak, 430. Ja myślę, że nie będę się rwać na pierwszą linię, zwłaszcza, że wiesz, to jest Progetto. Ludzie lubią fokusować Progetto, bo wiedzą, do czego ta maszynka jest zdolna, więc na razie chyba zostanę troszkę z tyłu i po prostu zabawię się, wiesz, we wsparcie ogniowe. Zresztą jest to rola, w której Progetto też sprawdza się całkiem dobrze, więc czemu by nie. A i w ogóle Progetto to była moja pierwsza dziesiątka, na której zrobiłem jakąkolwiek oznakę biegłości. Tak, że to jest dopiero pierwsza, więc tak naprawdę to nie ma się czym chwalić. No, ale co biegłość, to jednak biegłość. Dobra, magazynek. Dopiero teraz mam przygotowany cały magazynek. Tak, wiesz, żeby dać pojęcie, ile to trwa. Wiesz, ile 30 trwa... u nich medzik jest w mieście. Ciekawy wybór. Oho, u nas 430 się ruszyła. Dobra, to my też nie tkwimy w miejscu, bo jak ich zaskoczymy po tamtej stronie przejazdu, to możemy ich ładnie obstukać. O, prędkość, jak widać, 60 na godzinę. No tutaj akurat nie miał co się specjalnie rozpędzać, bo troszkę z górki, ale tak jak mówiłem, mobilność Progetto to jest całkiem fajna. Ty, patrzcie, nikogo tu nie ma. Czyżby te obiekty pojechały do miasta? No jeśli tak, to zaśmieje się głośno. Ale podejrzewam, że może dalej zostać, wiesz, jakiś wótek albo inny, wiesz, albo coś innego, więc też proponuję troszkę jedźmy ostrożnie. Aha, 400, jedna i 430 pojechała do miasta, to już wiemy. Dobra, zobaczymy, co się wyspotuje tam w krzaczorach. No, ja na razie się trzymam z tyłu, ale się nie świecę. Dobra, schowam się, bo wywaliłem większość pocisków, a niestety tylko jeden trafił z przebiciem. Zwłaszcza, że jak zwykle, wiesz, nie bawię się w używanie premium amunicji. To też trochę jednak przycina skuteczność, nie oszukujmy się. Ale dobrze, że ten T-55 podświetlił przeciwnika. Świecił, no. Okej, skończyła mi się, powiem tak, muszę teraz czekać, aż mi się doładuje, ale bardzo ładnie podświetlają te cele, bardzo ładnie. O, jak ładnie.
Tak, ale wiesz co, teraz muszę czekać, aż mi się doładuje. Dobra, ale patrz, jak wygrywamy. Wiesz co, przyspieszę, bo tutaj czuję, że no, za chwilę się zacznie, wiesz, już etap dożynek, a i tak trochę potrwa, zanim przeładuję do końca, więc... Tą drogą, wiesz, najwyższy DPM, jaki możesz uzyskać na tym czołgu, to jest koło 2800, bo tyle mam zrobione, a mam, wiesz, setup z maksymalnym DPM-em, jaki jest po prostu możliwy na tym czołgu. Wiesz co, jest 5-2, więc raczej wygrywamy, ale powiem tak, będę się cieszył dopiero jak faktycznie wygramy. Już 5-3, to tak nie za dobrze. Wiesz, w mieście to my nie mamy przewagi. A właśnie, nie wspomniałem o tym, no, ale Progetto jest absolutnie fantastycznym wyborem, jeśli chodzi o czołg do dobijania przeciwnika, ponieważ po prostu możesz mieć od 1 do 4 pocisków w zapasie i umówmy się, w większości wypadków to naprawdę wystarcza aż na to, żeby kogoś dobić. Aj, myślałem, że staranuję. Dobra, trzeba teraz wjechać w miasteczko. Tak. No dobra, wszystkie pociski gotowe. Powiem tak, głupio zrobili, bo... Znaczy tak, sam fakt, że pojechali do miasta, to jeszcze pół biedy, ale w sumie ani nie byli w stanie spuszować tego miasta, ani nic, że tak powiem, dalej z tego ich, z tej wycieczki nie wynikło. Jakby nas tam pocisnęli, to mielibyśmy kłopot, a tak... wiele za wolna reakcja. Nawet to, że teraz kogoś trafili, to tak no... Może coś działają, ale to tak bardzo, bardzo może. Czekaj, coś mnie zaświeciło? To co? Kurde. Co się stało? No, w zasadzie nic. O-o. Wiesz co, trochę trzeba tutaj ostrożnie, widzę, bo oni, wiesz, oni już mocno oberwali, ale oni wcale jeszcze nie są tacy, wiesz, rozbici. Ajajajajajaj. No niestety. Ach, ja z kolei za bardzo z tyłu siedzę. A czekaj, spróbujmy to nadrobić. Że te obie 430 są uszkodzone, więc... No mamy przewagę dwóch czołgów, tylko że to są artylerie, które w tej chwili nie mają ostrzału na drogie pojazdy, więc ja myślę, że chyba dobrze by było ich wyciągnąć, na przykład kapując. Ja wiem, że to taka głupota. Nie, to nie jest głupota, to jest całkiem taktyka. Ale dobra, jeden padł. Tak, ale widzisz, padł jeden, tylko jeden. Wiesz co, to jest dobry pomysł z tym kapowaniem, po prostu lepiej wymusić na nich reakcję. Zwłaszcza, że ci trzej, którzy zostali, sprawią wrażenie raczej ogarniętych. W swoim postępowaniu przynajmniej, więc też nie ma co ryzykować. No, raczej nie przegramy tego. Więc... No tak, ale prawdę mówiąc, sam w tym momencie też trochę głupio zagrałem, więc wiesz, trochę się obawiam. No i jeszcze jedno, Godzilla, więc wiesz, a mi już tak tych HP-ków nie za dużo zostało.
Ładnie oberwał. Dobra, ruszam, spróbujmy coś dobić. No raczej się uda, bo nasz T30 ma spory zapas hapsów, więc on zbyt łatwo nie zejdzie. No, no teraz i został obiekcik. To tylko, że... No, no właśnie. Mnie, ale to bez znaczenia. Sam też bardzo ładnie stracił, więc wiesz, nie widzę problemu. No, mam nadzieję, że T30 go szybko dogoni. Wiesz, jeśli nie 30, to jest Streets, jest Arta, więc on tam moim zdaniem długo się nie utrzyma. Poza tym jeszcze jedno, T30 może spokojnie jeden jego strzał przyjąć. A gość sam już jest tak trochę, no, jakby na oparach, więc... Aj, uciekł. No wiesz, gra na czas. No, ale za chwilę będzie wzięty w dwa ognie i sądzę, że raczej sobie z tym nie poradzi. No to byłby cud, gdyby to jeszcze wyciągnął. O Jezu, 277 tak spudłowała. No. I Arta go wykończyła. No oczywiście. Wszystko co złe, to Arta. Ale mogliśmy przegrać tę bitwę. Zauważ, że wiesz, początkowo szło ładnie, potem był taki moment, kiedy prawie zrównali, potem znowu szło ładnie, a potem ta końcówka to tak, no, udało się wyciągnąć, ale to wcale nie było przesądzone, że wygramy. No, ale fajnie. 20-tysięczna bitwa wygrana. Zobaczmy, jak ci poszło, a poszło ci nie najgorzej, ponieważ 3 zniszczone pojazdy, prawie 3000 obrażeń. Znośnie. Mogło być lepiej, szczerze mówiąc, ale to jest okej. No i podsumowując, 20-tysięczna bitwa za tobą. No, żeby dojść do 30-tysięcznej bitwy, to chyba trudno, ponieważ jak wiadomo, pracownik Wargamingu, no to nie grasz tylko randomki, ale też zapewne większość bitew, nie wiem, na testach, gdzieś tam w piaskownicy. Tak, ale one się nie wliczają do tych statystyk, więc jakby wiesz, więc wliczają. ich specjalnie nawet nie liczę, choć jestem pewien, że gdyby wliczyć właśnie wszystkie testowe, nie wiem, jakieś super testowe, piaskownicowe i tak dalej, no to parę tysięcy na pewno by doszło. Tak jest. Tego jestem pewien. Ile dokładnie, no to short wie, ale trochę by się znalazło. Bardzo dziękuję za wspólną grę, wspólny. O, tutorial. To ja dziękuję. No i oczywiście mam nadzieję, że w przyszłym roku pogramy trochę, pogadamy nie tylko o grze World of Tanks, ale też o innych różnych tematach na streamie. No bardzo i może chętnie. Może też jakaś nagroda, uda się coś tam, można powiedzieć, widzom rozlosować, ale to jeszcze nie wiadomo, no zobaczymy. No jasne, zobaczymy po prostu, co przyniesie nadchodzący rok. A w ogóle wiesz co, cieszę się, bo tak, 20 tysięcy bitew na liczniku, załatwione na streamie, więc teraz spokojnie mogę znowu, wiesz, pograć nie przejmując się, bo tak wiesz, ostatnie dwa dni to tak cyrklowałem, dobra, to zróbmy jubileuszową bitwę, 20 tysięcy, wiesz, taka okrągła liczba nie zdarza się codziennie, więc też nie chciałem specjalnie pogrywać wcześniej, wiesz, żeby nie przeskoczyć. Rozumiesz, także teraz mogę z czystym sumieniem, wiesz, wrócić do troszeczkę intensywniejszego pogrywania. No cóż, wesołych świąt, Falati, szczęśliwego nowego roku. Wesołych świąt, szczęśliwego nowego roku, masy prezentów pod choinką i wszystkiego, co najlepsze. Tak jest. Dziękuję wszystkim za uwagę. Trzymajcie się i do zobaczenia. Dzięki, trzymajcie się. Hej, do usłyszenia.